Zginął w trakcie pełnienia służby nasz kolega, 40-letni funkcjonariusz samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego policji we Wrocławiu. Zginął w trakcie wykonywania zadań służbowych, w trakcie próby zatrzymania bandyty, który próbował dokonać włamania do mieszczącego się w tej miejscowości bankomatu, który w momencie zatrzymania otworzył ogień do policjantów z broni automatycznej. Powiedziałem, nasz kolega zginął w wieku 40 lat. Od 14 lat pełnił służbę w policji, od 8 lat w samodzielnym pododdziale antyterrorystycznym policji. Pozostawił żonę i dwójkę dzieci w wieku 8 i 12 lat, z którymi łączymy się bardzo mocno w bólu. Oczywiście najbliższym została udzielona pomoc psychologiczna, w tej chwili cały czas jest udzielana. Udzielimy też każdego możliwego wsparcia, jakie tylko będzie potrzebne. To wsparcie i pomoc również zapewnił minister spraw wewnętrznych i administracji, pan Mariusz Błaszczak. Jesteśmy z najbliższymi, łączymy się z nimi w bólu, wspieramy ich jak tylko możemy i udzielimy, tak jak powiedziałem, wszelkiej możliwej pomocy.